Były czasy, kiedy wszyscy, znaczy kiedy się odzywaliśmy wszyscy i ja się też odzywałam. Potem było 30 lat, kiedy zajmowałam się tylko i wyłącznie sztuką i przyjemnością. I znowu zaczął się czas, kiedy uważam, że odezwać się jest moim obowiązkiem. Pomijając mój temperament, który nie mogę utrzymać języka za zębami, ale po prostu milczenie jest przyzwoleniem. Ja myślę, jeżeli mógłbym tak być też odbiorcą sztuki, nie tylko twórcą, to jako odbiorca myślę, że właściwie zostali nam już tylko artyści, że właściwie już nikt nie mówi prawdy, że to wszystko jest okryte poprawnością polityczną, potencjalnym zyskiem. Politycy, czyli nasi wybrańcy, nasi reprezentanci, ci, którzy mają nas chronić, opiekować się nami, dbać o naszą kulturę, bezpieczeństwo, zdrowie, edukację, mówią to, co chcemy usłyszeć. Robią to, co się opłaca. Myślę, że jedynie artyści mówią więcej, prowokują, czasami przesadzają, ale w tej przesadzie jest pewien mechanizm, żeby zauważyć, że to jest przesada, zauważyć moment, że wydaje mi się, że to jest obowiązek. Mówić prawdę, opowiadać, nawet jeżeli nie zna się, bo w tym filmie nie ma przecież odpowiedzi, jest szereg pytań, bo to bardzo trudne konfrontować się z tak poważnymi rzeczami, ale mówić trzeba głośno. Jest bardzo trudno być nieszczerą. Ale to akurat powiem krótko, bo absolutnie zgadzam się ze wszystkim, co Jacek i Krystyna powiedzieli. Wydaje mi się, ja się buntuję, bo mogę. Dziękuję bardzo. Widziałam jeszcze jedną rękę w górze, więc gdyby ten.